dojechaliśmy do Myszkowa. Nie wiem, jak ja tam policzyłem, ale jesteśmy na siódmą, mieliśmy być. Jest za 15, szósta. No, tak o szóstej mieliśmy być, no. Po szóstej coś chcieliśmy, żeby się zapakować wszystko, bo jedziemy busem. Tu o siódmej wyjeżdżamy busem, jedziemy pod Hanower, tam po auto. A właśnie byłem po jogurt, jakieś bułkę zjeść, śniadanie, bo zapomniałem sobie kanapek zrobić na drogę. Kolega właśnie poszedł też coś się kupić, najpierw ja byłem spał od 5.30, znalazłem otwarty, to dobrze, elegancko się złożyło akurat, nie, dobra, jem i do później, pewnie będziemy się widzieć dopiero przy ciężarówce, podejrzewam, albo coś może w busie, to wątpię, do później. Jesteśmy w Dafiku, przebieg 62 tysiące, tak się prezentuje kabina. Duża, ale moim zdaniem Scania lepsza. Jak to kto tam woli. Lodówka jest potężna. Przebieg 62 tysiące był trochę zaniedbany, już go troszkę dopucowaliśmy. Ja idę kimnąć, bo niby mamy być na godzinę 00, jest 20:30 być po naczepę, ale patrzcie, jak jesteśmy stanie tu z przodu i z tyłu, tak samo, że nie wyjedziemy, a jak nie wyjedziemy, będziemy stać do poniedziałku do 12, a jest sobota. Oświadczam. Dobra, tyle by było. Zole nas kontrolowali na shopie, czy na stodole, jak to się tam mówi. Chyba widzieliście. No, się możemy pobawić o CBS. Prezydent. Dobra, idę spać. Trzymajcie się, do później, cześć. Stoimy przy Dafiku, takiego Dafika dostałem. Elegancki, nie? No, od wczoraj, od godziny jakoś 18 stoimy do... Byliśmy o północy po naczepę, by nas dziadek szabem nie rozjechał. Byliśmy o północy po naczepę, gdzie nas nie chcieli litwińskie gnoje wypuścić, bo nas zastawili. Nie, nie wypuścimy was. Nie wyjedzie. On pauza, pauza, pauza. Jak mu flaszkę kupiłeś, to od razu ci przestawił. Kurczy, syny, a nie ludzie normalnie, Litwiny. Dziadek gnoje i tyle. Pranie i wisi na naczepie, schnie, bo dojeżdżaliśmy tu busem, stoimy na Garbsenie. O, pranie się suszy na Primce, bo dojeżdżaliśmy tym busem. Normalnie busem zapiernicza po ten. Zapiernicza 160 po autostradzie. Hopka taka była, jak są wiadukty. Hopka była, jak są wiadukty i półka w busie z tyłu, co, gdzie bagaże leżały. Półka się urwała, spadła. Nasze bagaże leżały na dole, zgniotły. Kolega miał piwa w torbie. Piwa zgniotły, puszki zgniotły. To się wylało. U mnie były jajka w torbie, jajka zgniotły. Masakra się normalnie. Pognicione wszystko. Idę się przejdę po parkingu, zobaczę co ten. O północy to tam dopiero miejsce znaleźliśmy. Idę się przejdę, zobaczę co tu. Jest, tam dalej jest droga, można gdzieś wyjść. To idę. Stoimy do poniedziałku do 12, już gdzieś pewnie okolice pierwszej, myślę. A jak? Pierwsza 00. No to idę się przejdę, zobaczę. Do później. Do jutra może, do później zobaczymy. Idziemy na wycieczkę. Widzieliście, tam byłem na taką wodą, nawet czysta woda i ciepła. Może jakby starczy mi sił, to jeszcze tam pójdę. To się podkąpiemy troszkę. Idę na wycieczkę. Już wam mówię po co.
godzina drogi prawie na piechotę, 4,6 km, żeby dojść do stacji Shell i na Shellu jakieś kanapki, nie kanapki, potem się okaże, co to będzie. Za 2,9 euro, czy przycenione z 9, było tam, to jest taka aplikacja, żeby się nie marnowało jedzenie, jak coś zostaje, to można ten, można tam sobie zarezerwować, że z danego dnia, jak coś zostanie, kupić przycenione. I właśnie idę, zobaczymy, co to będzie. Później dam wam znać. Teraz lecimy na piechotę, godzinka drogi. Aktualizacja, co tu mam? Jak się nazywa aplikacja? Jakiś kurwa santy, jakaś drożdżówka, na lepszy kurwa santy, bułka, taka zrobiona i jakiś ten, coś jeszcze. Czy bym kupił drugi raz? Jakby nie trzeba było tyle iść, to może to bym kupił, ale patrzcie tu, po ile auta chodzą. Audi A3, tu gdzieś było. To chyba L, czy P8, L8, zaraz wam pokażę. W Polsce taka sama cena, ale tańsza nawet, o to co tutaj. 21 tysięcy ono na Polsce kosztuje, 22 nawet, o to co tutaj. Nawet w miarę dobre, wam powiem. Jedno to ugryzłem, zjem się później. Lecę do auta, albo nie wiem, gdzieś jeszcze, może na to jeziorko, co byłem. No, do później, trzymajcie się. Dzień kolejny, idziemy zaraz pod prysznic. Jest dzisiaj 9.30, o 11.00 ruszamy. Aż 500 km do zrobienia, 5 punktów. No w sumie to do jutra, nie? Aż do jutra, do 7 rano. Coś tam zjedliśmy i tak to wygląda. Dobra. Trzymajcie się, do później. Puk to taki, że głowa mała normalnie. To później. Wyglądają, no. Tylko droga, 20 zł. To ja rozumiem, 20 minut i rozładowane. Mieścimy się. W środku następnie 14 Glik, 20 Zieliński, 9 Lewandowski.
4-3-3, natomiast 16 minuta spotkania. Przed chwilą pierwszy bardzo niebezpieczny wypad reprezentacji Słowacji. Jak w jakimś Krakowie. Mogłem postawić, na, ja na remis postawiłem. Na remis? No. Kurs jaki był, 3 coś, tak? No. A 5 zł tylko mówię, nie będę. Po 300 metrach trzymaj się lewej strony. Następnie skręć w lewo. Nasz wóz, stoimy w okolicach Achim. Po 20 mamy załadunek, o 19 wyjedziemy. Jest gdzieś po 12, gdzie został 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 7 godzin nam zostało jeszcze stania. Troszkę 3 godzinki przespałem się, ale na górnym łóżku jest niesamowity gorąc. Teraz idę poszukać wody do bańki, mamy pustą naczepę. To się wykąpię. Tylko się woda zagrzeje, więc idę poszukam w kranu jakiegoś, żeby wody na... Obiad dnia w trasie, wtorek. O, ktoś do mnie dzwonił, tak wygląda. Kasza, kuskus z klopsikami, pulpecikami. Jemy dalej, wcinamy. Prysznic w warunkach polowych. Tak wygląda. Na pasie. Elegancko umyci jesteśmy. Można śmigać nockę. Elegancko francie. Ale Dafie tutaj ta rączka do wyciągania siodła to dobra jest. No, długa, elegancka. A nie tam jak w tej skani. To... Jeszcze tam było to zabezpieczenie urwane i na drucie. Kolonia i Kiln to samo? Pewnie tak. Chyba, że nie wiem jakieś. Z Polonia. Dzień dobry. Jest środa, 13:25. Stoimy samym koniem. I nie zgadniecie, do której czekamy. Do piątku, do godziny 2 w nocy. Na polu 30 stopni w cieniu. Parnota taka, że głowa mała.
tu... To trzeba z naczepy, to się na człowiek na naczepie by się schłodził, a tak to się nie schłodzi. I tak to jest. Byliśmy wczoraj w Kuln. Kuln, czy nie wiem jak to się mówi. Rozładowaliśmy i pojechaliśmy odstawić naczepę do Dortmundu. W Dortmundzie odstawiliśmy, żeby załadowali i załadują ją dopiero w piątek, a jest środa. Wtedy była środa 3 w nocy, czyli za 2 dni dopiero, 2 dni będzie trwało załadunek. I załadują, jedziemy do Holandii. Nie pamiętam gdzie, jakieś 300 km chyba odtąd. I wracamy na Garbce, no tam odstawiamy naczepę. I będzie piątek, 17 i zaczynamy pauzę weekendową. Więcej stanie jak jeżdżenia. Wręcz samo stanie. Idę ci do auta, siadnę, bo tu nawet nie ma gdzie siadnąć. Może pooglądam na telefonie, może książkę poczytam. Nic. Do później. Może jakbym gdzieś szedł, to będę pisał. Nie pisał, tylko nagrywał. Witam, kolejny dzionek, czwartek, godzina jest 11 gdzieś, stoimy dalej do piątku, stoimy do 3 nad ranem, czyli dzisiaj cały dzień, nockę prześpimy, niepełno mi ruszamy. O, jedzie sprinterek, V6, pewnie patrzcie jaki fajny zestaw. Widzieliście? Fajowy. O, dzisiaj ma być 33 stopni w cieniu, już jest parnota. Dobrze, że mamy taką miejscówkę troszkę w cieniu, nie? To fajnie jest. Bo jakbyśmy całkiem w słońcu stali, to by była masakra. Jo, przyszła robota na następny tydzień. Bardzo jestem zadowolony, więcej kilometrów. Jakieś 3000, no. Będziemy, no nie. Niemcy, poniedziałek, zaczynamy w niedzielę o północy. W niedzielę zaczynamy gdzieś w nocy i my jedziemy Niemcy, poniedziałek, wtorek chyba Niemcy, w Niemczech będziemy się kręcić, środa, czwartek będziemy w Polsce i piątek, i czwartek już wyjeżdżamy do Niemiec i w piątek o 23 o północy, gdzieś tak bardzo przy północy kończymy. Tam, gdzie zaczynaliśmy 2 tygodnie temu koło Hanoweru na tym Garbsenie. I pewnie busem dopiero gdzieś w niedzielę rano będziemy na bazie, coś tak czuję. Bo jak kończymy w piątek o północy, czyli już sobota praktycznie, to bus dopiero w sobotę po południu będzie pewnie zbierał. Ale dobra. Stoimy dalej, pójdę potem na zakupy, bo nie dużo, kupię tylko wodę, bo może mi nie starczyć do środy. 3 euro taki kwotnik.
Holandii. San płynie. Sobota, 20, nie pamiętam, 20 któryś, pierwszy chyba, czerwca, obiadek, godzina 15, 16 pewnie dochodzi, Garbsen. Moje ciężarówki to nie widać. Czerwca, już nie pamiętam kiedy ostatni raz to nagrywałem. Tu stoimy, tu na pewno nie nagrywałem nic jak stoimy. Tutaj koledzy z Ukrainy obok. Tu nasze auto inne stoi. Tam za manem, gdzie Ukrainiec stoi, też jeszcze jedno auto od nas stoi. My robimy naczynia, troszkę się może drzemnę, bo dziś jest 17.30. O 21.30 ruszamy, czyli 18.19. To jakieś 4 godzinki niecałe. Jest 20 czerwca, niedziela. Robimy myjku, myjku i gonimy. Ładujemy tu w Garbsenie, bierzemy naczepę, jedziemy do zapomniałem jak się nazywa, gdzieś tam do Kulno, Dortmund, tamte okolice. No. Dobra, weekend był, troszkę nad jeziorkiem się posiedziało. A poza tym to nic się ciekawego tu nie działo. Co by nie było nic do nagrywania, a tam nad jeziorkiem, co już byłem nie raz, to nie miałem, nie było co nagrywać. Pomyślę, że jesteś 6 tygodni ze mną tu, w tej bucie. Trochę długo. Poniedziałek, 21 chyba, stoimy pod geodisem Dilsdorf, chyba Dortmund, Dilsdorf, któraś z tych. Za pół godziny jedziemy, o tam o, się skręca po naczepę, tam stoi taka niebieska, taką bierzemy prime'kę i lecimy pod Hanower, tam rozładu, przepinka, lecimy gdzieś tam na górę pod Bremen, tam rozładunek, załadunek, odstawiamy pustą, pauza. Czyli to będzie już jutro, gdzieś 10, 9, bo jest teraz 18.30 i kolejny dzionek. No taka o przemysłówka. Ale wielkie te kontynuerowce.
to ja. Dualbus, to wóz. A tu stolik. Jemy dalej, pa. Tam gotujemy makaron na kluseczki, a tu się huśtamy na pasie. W oczekiwaniu na makaron na kluseczki. Nie makaron na kluseczki, tylko makaron gotujemy lub inni to nazywają kluseczki. Huśtu, huśtu, huśtu. Idziemy przemieszać. Bo może kipić czasem. Nie, nie kipi, dobra. Przemieszamy i zakrywamy. Gotuje się w ogóle. Gotuje się. Gdzie przekroczył o ile? Na Vauxhall Parku? O kurwa, przecież kto nie wie, przecież tam jest radar. O ile przekroczył? To ile tam? 80 funtów mandatu i 3 punkty. Ale może iść na zbicie, przecież to jak ja chodziłem wtedy na zbicie punktów, nie? Może wyskoczę patrzeć. Dobra, dobra, Anka, kończę, bo tu działam. Nara, nara, nara.
drzewo stoi, w tą stronę daj bardziej. Trzyma. Dobra, chuj. Dobra. No, blisko było, kurwa. 10 centów od drzewa. Weźmy podział mój, bo tak to trzeszczy był, kurwa. I się siodło wygina, jak wyjeżdżasz. Gdzie teraz mamy jechać? Dzień? Pod 19. Zobaczyć, co można objechać, a się wyłączyło, tak jak się kliknąłem. Ja tu staję, mi się wyłączy. Nie wstoń, tak, stoi. Działam nową trasę, która jest o 6 minut. 40 sekund szybsza. Czy chcesz jechać tą trasą? Przecież wiem, no to... Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me, oh. That keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors, madman. Old 10 Don Drapers, cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until all them heifers go. Holler at the tens and spend a little dough. Not on them, no, they can buy their own drinks. Take that work week off, 5 days in the bucket. Fuck it, you got a boss who's a jerk, who doesn't? Throw on some Wu-Tang, bring the motherfucking ruckus. There is no pretext, we are living and we love it on a budget. Never mind, we just nudge it to the side. Give the kids a little time, we are living till we die. Focused and we hustle, but we still be getting high. No exception to the rule, do what you do to get by. Cause that clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.
party getting jammed up. You a Tony Danza. When they ask who's the fucking boss, put your hand up. Never put it down, cause you're banging to the anthem. 2010 trend, put the iPod on random. Wonder why I tried to play this instead of Hanson. Probably cause it gets the people moving like a handgun. Just like the little white fellas up in Hemd. Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion. Yeah. Freestyle Friday number 9. Thanks to Rat-A-Tat for letting me steal their beat. It's very kind of them. They're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving around. It was real sunny the other day. It made me feel like it was like a Sunday morning after church as a little kid when my pepper used to buy me and my sister Slurpees. That clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me up. Keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out.